Pan porucznik tak z pamięci? Gdzie my teraz jesteśmy, panie poruczniku? O tu. Tośmy przez te 10 dni tylko tyle zrobili? Ale że nie po całych dniach na dnie, to nie liczycie? No tak, to prawda. Z ropą też krucho. No to co będzie? Zostawcie to zmartwienie dowódcy. Ja wiem, ja tylko tak. Że też panu porucznikowi tak się chce codziennie golić. W rodzinie to on miał taki przydomek, Dzidek. Na wakacje przyjeżdżał do moich rodziców prawie że co roku, dopóki nie poszedł do marynarki wojennej. Przyjeżdżał w mundurze oficera. Wśród mieszkańców Nasutowa to była wielka atrakcja, prawda, bo wciąż przychodzili i odwiedzali nas, chcąc zobaczyć tego marynarza. Marian Tadeusz Mokrski urodził się 16 stycznia 1915 roku w Lublinie. Był synem Stanisława i Michaliny z domu Popielewskiej. Miał 4 siostry: Irenę, Hannę, Barbarę i Jadwigę. Rodzice jego i moi rodzice mieszkali w Lublinie. Oni mieszkali w ten czas tam w Bokot Zamojski. Mokrski nazywany był przez rodzinę Dzidek. Często mówiono też o nim mądrala z racji jego świetnej pamięci. Był bardzo dowcipny. Sypał dowcipami jak z rękawa. Wspomina jego cioteczna siostra, pani Maria Jaroszyńska. Szczególnie opowiadał kawały z marynarki i bardzo lubił śpiewać. U nas był gramofon i prawie że co sobota były tańcówki tak zwane. I cały czas się śpiewało, albo ktoś musiał powiedzieć coś wesołego. Gimnazjum Zamojskiego ukończył w 1933 roku, jeżeli dobrze pamiętam datę. Był uczniem bardzo zdolnym, zdyscyplinowanym, dokładnym bardzo w szkole. Maturę zdał z pierwszą lokatą i dlatego potem bez trudu dostał się do marynarki wojennej na studia. 2 lipca 1933 roku został przyjęty na Wydział Morski Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Szkołę ukończył z drugą lokatą. 15 października 1936 roku został mianowany podporucznikiem marynarki. Osobowość tego człowieka była bardzo taka pasjonująca. Człowiek interesował się szeregiem różnych rzeczy. Wystąpił w filmie. W wieku 20 kilku lat film nazywał się Rapsodia Loty. Podwójna czujność i praca nad sobą, bo niczego nie przepuszczę. A teraz rozdam wam listy. Podchorąży Zatorski, Bosakowski, Wilfert, Jedyński. 1 maja 1939 roku został oficerem nawigacyjnym na ORP Orzeł. Musiał być naprawdę niebywale zdolnym, można powiedzieć wybitnym marynarzem, jeżeli zakwalifikował się na najnowocześniejszy i najbardziej oblegany przez kandydatów okręt międzywojennej Polski, okręt podwodny Orzeł. Na tym okręcie został nawigatorem. To było wyróżnienie dla każdego, nie tylko młodego marynarza, czy dla każdego człowieka. To była taka rycerska nobilitacja. 14 września Orzeł dotarł do Tallina, gdzie został internowany. Marynarze z kapitanem Grudzińskim na czele i młodym porucznikiem Mokrskim nie próżnowali i podjęli decyzję o ucieczce. I tutaj swoim mistrzostwem wykazał się Lublinianin, który z pamięci odtworzył mapę Bałtyku. Wcześniej Estończycy bowiem pozbawili Orła map. Te mapy w tej chwili są w Instytucie Historycznym imieniem generała Sikorskiego w Londynie. Historii map świata zaliczano do pierwszej najważniejszej dziesiątki. Pomost! Jestem. Gotowe, panie kapitanie. Już idę. Strzelali do nas z KBK i KM. Poharatali pomost i burtę. Ale że przecięliśmy ten reflektor, więc nie strzelali celnie. Zdziałbali się, dopóki byliśmy na redzie, między statkami. Dopiero później złapali nas między wyspami w reflektor i zaczęli rąbać z dużych dział, z wysp. Ale mieliśmy już 35 metrów i daliśmy nura.
Orpę Orzeł po ciężkiej przeprawie przez Bałtyk i cieśniny duńskie dotarł do wybrzeży Szkocji 14 października 1939 roku. Marynarze z jednej strony byli zadowoleni, jednak z drugiej myślami byli w Polsce, gdzie zostawili swoje rodziny, z którymi już nigdy się nie zobaczyli. Porucznik Mokrski zginął wraz z załogą Orła. Jako datę śmierci podaje się dzień, w którym Orzeł miał wrócić z patrolu. Wiadomość o śmierci porucznika marynarki Mariana Tadeusza Mokrskiego dotarła do rodziny dopiero w 1946 roku. Attaché marynarki wojennej, ambasada brytyjska w Warszawie. Z przykrością zawiadamiam panią, że zgodnie z informacjami otrzymanymi za pośrednictwem admiralicji brytyjskiej od władz polskiej marynarki wojennej w Londynie, pan porucznik marynarki Marian Tadeusz Mokrski, urodzony 16 stycznia 1915 roku, poległ w akcji bojowej w dniu 8 maja 1940 roku. Pełnił służbę na okręcie Rzeczpospolitej Polskiej Orzeł i zatonął z okrętem. Świadectwo zgonu znajduje się w księdze metryk zgonu polskiej marynarki wojennej w Londynie. Pozostawiony spadek w chwili sporządzenia opisów przechowywany był w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie. Warszawa, dnia 18 maja 1946 roku. Pogrzebu tu nie było. Dopiero potem właśnie, jak ta drużyna harcerska Zamoyskiego obrała go jako patrona swojej drużyny, bo on był też harcerzem, jak był w szkole. I oni tam wmurowali tablicę, taka duża uroczystość była z tego powodu. I to tyle tylko, a tak specjalnego pogrzebu, takiego symbolicznego nie było. To były czasy wojenne, a potem powojenne, co tych rzeczy tak się bardzo nie podkreślało, raczej odwrotnie. Dzieli, więc to wyszli, a ty zatrzymał.